Szanowni Państwo, mieszkańcy gminy Polanów. Tradycyjnie chciałbym Państwu przekazać informacje o sytuacji na terenie naszej gminy. Chcę Państwa poinformować, że do dzisiaj na terenie gminy Polanów nie zdiagnozowanego żadnego przypadku zarażenia koronawirusem. Również 38 osób przebywa obecnie w kwarantannie w 25 lokalizacjach. To już czwarty tydzień, kiedy jesteśmy w okresie pandemii. Chcę z tego miejsca Państwu bardzo podziękować, że większość z Was wzorowo wypełnia zalecenia władz sanitarnych oraz zarządzenia administracyjne. Tylko od tego, w jaki sposób będziemy je realizować, zależy, kiedy ta pandemia na terenie naszego kraju się skończy. Szanowni Państwo, w tym trudnym okresie dla każdego z nas otrzymujemy wiele od Państwa życzliwości. Każda inicjatywa w każdej lokalizacji jest bardzo cenna i za to chcę podziękować mieszkańcom miejscowości Żydowo, Świerczyna, Nacław, Polanów, że mocno się tutaj zmobilizowali do tego, żeby pomagać właśnie mieszkańcom naszej gminy w postaci pięknie szytych maseczek, które są potrzebne wszystkim mieszkańcom i niebawem również gmina w następnym tygodniu taką akcję uruchomi, tak aby wszyscy mieszkańcy, którzy są, zamieszkują naszą gminę, takie maseczki otrzymali. Szanowni Państwo, ale oprócz tego również piękna inicjatywa naszej parafii polanowskiej i Caritasu Polanowskiego dotyczące zbierania środków finansowych i pomoc medykom naszego zespołu opieki zdrowotnej. Z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję. Ale również Państwo dzwonicie do mnie pytając, w jaki sposób możecie finansowo wesprzeć tutaj potrzebujących, w jaki sposób możecie pomóc poprzez wolontariat, świadczenie wolontariatu, ale również zgłaszacie się, że chcecie użyczyć nawet swoje lokale, gdy jest taka potrzeba. Szanowni Państwo, to świadczy tylko o tym, że jesteśmy jedną wielką gminną rodziną i wzajemnie powinniśmy sobie pomóc. Dlatego życzę Państwu przede wszystkim dużo zdrowia, bo to dzisiaj jest najważniejsze.